Patrzcie, jak się cieszy. Nie. Moja rozpacz. No shame in that. Nie, dobra. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzeg Beauty. Witam w ten bardzo deszczowy piątek. Dzisiaj wymieniam swoje paznokcie ze Stranger Things. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to one powstały na Bali. Na paznokcie, które nie mam pojęcia, jakie będą. Nie będę wiedzieć ani jaka będzie ich długość, jaki będzie ich kształt, jaki będzie ich kolor, jakie będą wzorki, bo o tym wszystkim zadecyduje los i moja manikurzystka Agata. Więc lećmy do niej. Znacie ją już z moich poprzednich filmów. Nagrałyśmy jeden do mnie na kanał, jeden na kanał Indigo. Ogólnie jest super, uwielbiam ją. Mam nadzieję, że wy ją też uwielbiacie i zobaczymy, co ona dzisiaj wymyśli razem z losem. Dlatego, że przede wszystkim będę losować z karteczek, co ma wykonać Agata, gdyby jaki konkretny krok, ale nie będę tego wiedziała, dopóki ona go nie wykona. Czyli losuję tą karteczkę, pokazuję jej i ja nie widzę, co to będzie. Więc stresuję się, a z drugiej strony wiem, że Agata jest po prostu pro, więc nie mam się czego bać. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszam za spóźnienie. Muszę się przyznać wszystkim. To. Ale jak ładnie wyglądasz, jejku. Muszę przed wami się tu skajać. Spóźniłam się na Agatę. A no i pewnie oczywiście od razu zauważyliście, że mam jedno oko takie i drugie oko mam takie. A to dlatego, że w zeszłym tygodniu robiłam test kosmetyków MAC i Stranger Things. Więc jeżeli chcecie to zobaczyć, jak gdyby jak wyglądają te produkty, jak je nakładałam i co tam w ogóle jest, co oni oferują, to kliknijcie sobie w prawym górnym rogu. A tymczasem przechodzimy do paznokci. Tak wyglądały moje paznokcie przed. Tak jak mówiłam, są to paznokcie z Bali. Już widzieliście tutaj kciuk. Agata was najbardziej... Najbardziej się śmiała z kciuka. I jeszcze palec wskazujący też nie jest jakiejś najlepszej jakości. I druga ręka wygląda w ten sposób, więc niemal jak gdyby tragedii, jeżeli chodzi o odrost. Ja do ciebie przychodzę zwykle z takim trzytygodniowym odrostem już, nie? Że to jest takie, że ty po prostu patrzysz na mnie i mówisz: Aga, jakby co tu się dzieje? Więc dzisiaj byłam grzeczna, oprócz tego, że się spóźniłam, ale jakby, no tak jak wam mówiłam, Agata jest super, więc Agata wybacza. Tutaj mamy magiczną miseczkę, do której będę wrzucać karteczki i słuchaj, sprawdź, wygląda następująco. Będę wrzucać po kolei każdy krok, zaczniemy od długości, potem będzie kształt, kolor bazy, wzorki, wykończenie i tak dalej. I ja będę wybierać te karteczki, ale to ty będziesz czytać i ja nie będę wiedziała, co wybrałam. I ty na przykład będziesz... I na koniec się dowiesz dopiero? Znaczy w trakcie robienia raczej będę widziała mniej więcej, gdzie to może idzie. Może zasłonimy ci oczy. Są to się hardcore. Dobra, dobra, wróć. Ja już się... Nie słuchajcie jej! To są złe pomysły! W każdym razie nie będę wiedziała, dopóki nie skończysz danego kroku. I na przykład jak wiesz, że lubię długie paznokcie, a wyjdą krótkie, to będziesz się mogła śmiechnąć. Jak chcesz, to będziesz mogła śmiechnąć. Ja już dzisiaj tak myślę. Pewnie wypadnie krótkie, jednokolorowe, nude. Jak ty mnie dobrze znasz, to byłaby właśnie tragedia dzisiejszego odcinka. Mówię tak, nie! Nie, naprawdę, jakby dobrze, Agata dobrze mnie zna. Serio, już tyle czasu siedzimy razem. Tyle czasu. Tyle godzin. No więc zacznijmy od kroku numer jeden, czyli długości. Jak widzicie, krok numer jeden, są cztery różne karteczki i cztery różne długości. Mamy krótkie, średnie, długie i jeszcze jest wybierz, więc będziesz mogła wybrać, znając moje preferencje. No, może będę chciała zrobić wsikę. Będziesz mogła, oczywiście. Wiadomo, że dla każdego długie i krótkie są inne, więc te, które mam teraz, zaliczamy do średnich. Czyli jak wyjdą długie, to muszą być dłuższe. A ja wiem, dlaczego ty to zrobiłaś. Nie, powiem ci, że jakby wyszły długie, to też nie do końca chyba byłam zadowolona i myślę, że zobaczyłybyśmy się szybciej niż za 3 tygodnie na przykład, ale no... Mogłoby się to źle skończyć. Tak. Więc teraz ja będę losować. Nie wiem, co to daje, ale zawsze przerzucam. Jakby to takie same są szanse na wszystko. Dobra, załóżmy, że to jest to. I ja nie patrzę. Nie, ale ona też może śmiechnąć, dlatego, żeby mnie wkręcić. Więc jakby nie wiem, ale podejrzewam, że mnie nie wkręcasz. Nie, no dobra, okej. Nic nie wiem, to może być super fajne. Długo się na przykład wybierz sobie. Agata wie, ja nie wiem, wy na razie też nie. Albo nie, w zasadzie pokaż. Ja po prostu nie będę patrzeć.
Nie wiem, czy wy też śmiechliście, ale ja się przekonam dopiero za chwilę. Więc długość już mamy i lecimy z tym. Jestem przerażona. Naprawdę jestem przerażona. Bo ja chciałam poczekać z krokiem numer 2, czyli z kształtem paznokci, ale przez to, że się nie znam na robieniu, tak ja to powiedziała, a co z kształtem? Jak się na przykład skraca, chociaż nie wiem, to trzeba jakby już mieć w głowie kształt. I tutaj do wyboru są migdałki, szpic, kwadrat i baleriny. Westchnęłaś! Ona westchnęła! Dobra, miseczko magiczna, please help me. Numerek 2, czyli kształt. Znowu sobie przemieszam bezsensownie, ale mam wrażenie, że coś mi to daje. A więc proszę bardzo. I możesz też pokazać do kamery, a ja nie patrzę. O, to było jakieś... To było skinięcie głową z uznaniem, słuchajcie. Nie wiem, co to znaczy, ale kształt pewnie taki możliwy do tej długości. Tak bym ja wnioskowała, jako detektyw. No dobrze, czyli mamy krok numer 1 i krok numer 2, czyli czas, już możemy się zabrać za paznokcie. Tak jest. Dobra. Ja nic nadal nie wiem, ale będę w trakcie wiedziała. Patrzcie, jak się cieszy. Jaki fatański uśmiech, jestem pewna, że ona wie, że ja będę płakać. Tak się śmiał się przed chwilą, że Agata płacze ze śmiechu już, a ja będę płakać dopiero potem, jak zobaczę, co się będzie działo, ale nie, słuchajcie, no jeżeli to będą krótkie paznokcie, a mam podejrzenie, że mogą być, to naprawdę, no ja nie wiem, co ja zrobię, w sensie ja będę, będzie mi bardzo przykro. Ale dobra, nie no, ufam ci, na pewno i tak będzie super. Krok numer 1, odpalanie silnika rakietowego. A tak na serio, no to trzeba zdjąć to, co tutaj zostało wykonane. Powiedz mi, czy możesz skomentować jakość bądź cokolwiek? Skomentować na temat tych paznokci? Bywało gorzej. O. Tendencja na świecie jest do tego, że brakuje w tych paznokciach boków. Pomijając to, że twoje paznokcie nie są najprostsze, one są... trochę trudniejsze niż takie standardowe. A w tych też jest brak boków? Tak, no jest trochę brak boków. No i tam ta dłoń wybitnie, mamy tutaj zaskakujący kształt. Wow, ale nie, naprawdę, jeżeli ja zauważyłam, że to jest złe, to znaczy, że to jest bardzo złe. Jakby tak. Ja nie zauważam takich małych rzeczy, ale tutaj, chociaż po szkoleniu z tobą, już wiem, że tutaj powinno być takie wybruszenie i mam takie... źle to zrobiła. Taka duna byłam z siebie, tak zauważyłam, no nie no, tu no, powinien być inny kształt, zdecydowanie. Zobaczymy, co tam się dzieje dalej. Ten w ogóle mi odpadał, więc ja go musiałam skleić na kropelkę, jak zwykle. O nie. No. I mam nadzieję, że tam się nie wkrada jakaś bakteria, bo w ogóle na Bali, słuchajcie, w wodzie jest tyle bakterii. Ja miałam zapalenie uszu. O kurczę. No nie, naprawdę, więc jakby uważajcie, jak będziecie jechać na Bali, to uważajcie jakby na wodę. Ale ten chyba odpada. Ja się zawsze tak czuję taka, w sensie jakbym przychodziła na sprawdzian i nie była przygotowana, jak przychodzę do ciebie, bo zawsze się z czegoś muszę tłumaczyć. No przepraszam, bo się spóźniłam, bo coś tam, albo bo tu mam takie duże odrosty, bo i zawsze mam takie bo. A ja zawsze wybaczam, tak. Nie no, mówiłam wam, Agata jest super, naprawdę, jest to najlepsza. Muszelka. Ale teraz nie wiem, czy to będzie taka długość, wiecie, przycinanko, czy po prostu będzie nowy paznokieć. Ale zauważyłam, że Agata na razie tylko ściąga ten lakier, wzorek, ale jeszcze nic nie robi ani z długością, ani z kształtem, więc mam takie, że nadal nie wiem, mogę sobie tylko podejrzewać. No ale widzę, że trzeba by przygotować ładnie, a dopiero potem ciach. To jest czas na drugą rękę i słuchajcie, ogólnie dowiaduję się, że prawie każdy paznokieć, a w sensie chyba każdy paznokieć do tej pory jest zapowietrzony. Od góry. Ta dziewczyna z Bali nie do końca dobrze to zrobiła, albo może użyła złego produktu. W każdym razie tutaj niestety wszędzie jest zapowietrzone. No. Ale nie bójcie nic, Agata poradzi. Ale plus jest taki, że ewidentnie nie pozalewała tym żelem żadnych zapowietrzeń wcześniejszych, bo to chyba jest najgorsze, co można zrobić właśnie, jak jest jakieś zapowietrzenie i go nie usunąć i jeszcze to zalać żelem. A co się wtedy dzieje? No zielony przyjaciel gwarantowany. Okej, okay. Czyli to, czego nigdy nie chcemy mieć na paznokciach, a zdarza się. Teraz jest czas na jeden z tych dwóch felernych paznokci. Nie wiem, czy pamiętacie, że oglądaliście tam ten film, gdzie właśnie robiłam paznokcie na Bali. One były zrobione taką metodą, że naprawdę nie wiedziałam, czy to jest taka oficjalna, czy tak się robi. Więc teraz będę miała pytanie do ciebie, jak ty je będziesz ściągać, bo ogólnie one były przedłużane na połowie tipsa. Jakby ściągnęła mi żel i przykleiła do końcówki paznokcia tipsa, a tą część o tą jakby, o tą, zalała żelem razem z tym tipsem. No tak. Tak? Tak. O,
robi się tak, wow, bo ja miałam takie coś, ludzie, nie wiem, czy tak się robi, czy tak, tak się powiem. Co ty mówisz, czy ty taką połówkę jakby dipsa się dokleja? To jest cały dips, tylko właśnie o to chodzi, że to przedłużenie jest trwalsze, jeżeli przykleisz na jak najmniejszą część naturalnego paznokcia dipsa, a resztę wypełnisz żelem. Ja myślałam, że jest na odwrót. Co ty mówisz, no. A to czemu wszyscy tak nie robią? Robią? Ale i tutaj jest zapowietrzenie. Tak. Wow, niesamowite. No ja nie wiem, jak ona to robiła, ale się starała bardzo, na pewno. Koniec pierwszej fazy. Jagata powiedziała, że nie ma pojęcia, co teraz. Ja chyba co w gorszym stanie niż myślałam, że będą. Ale w ogóle zobaczcie, jak to wygląda. Już są takie, naprawdę, no tutaj było tak duże zapowietrzenie, tutaj było tak duże zapowietrzenie. No po prostu to wszystko, co jest zdjęte, to było tu powietrze. Dum, 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 dum. Myślenie odtworzy? Nie, naprawdę, ja widzę, że Agata, my po prostu, ty masz problem rzeczywiście z rozkwina, co zrobić z tymi paznokciami, bo ona wie, jaki ma mieć kształt, jaką ma mieć długość, a ja nie, więc jakby dla mnie to jest takie, ja siedzę i zero problemu. A tu jest myśl, taka dosyć akademicka, bym powiedziała. Rocket science. No naprawdę, ja jak widzę po raz pierwszy, widzę takie śrujęte czoło, brew, taka poważna. Rozkminę. Poczekaj, ja muszę się zastanowić. Ale powiem ci, wyzwania są dobre. Wyzwania rozwijają. Zgadzam się. Oczywiście pokazuję ci dobrą stronę tej strasznie słabej jakby swojej sytuacji. To ja zacznę robić skórki. Okej. Okay. Ale tak wiesz, śmieszki śmieszkami, naprawdę jak ja czasami robię takie challenge makijażowe, a w życiu jakby takie mi się nie przydają, bo na przykład nie wiem, po co się malować burakiem, to jakby twoja głowa zaczyna inaczej pracować i tak to trochę jednak to rozwija. Tutaj mamy inny trochę problem, bo zaskakuje nas to, co się wyklucza. Zrób krótkie paznokcie w szpic. Nie, dobra. Serio? Po prostu pomyślałam o dwóch rzeczach, które się na maksa wykluczają. Nie, nie muszę. No prawie. Wow, te karteczki, bardzo dobry pomysł, widzę. Tu się zaczyna jakaś poważna akcja. Czy to jest jakieś już kształtowanie tutaj? Na razie skracanie. Skracanie, okej. Okay. Czyli na pewno wiem, że ma być krótsze, tylko teraz pytanie, jak krótkie? O. Krótkie. Teraz pytanie, jaki kształt, bo jakby na razie jest tylko skrócenie i to może być kwadrat, ale może też być balerina, albo może też być inny kształt i na razie jest tylko ścinanie jakby długości, ale ja już tak się przyzwyczaiłam do długich paznokci, że muszę przyznać, że jak to widzę, to jesteś przerażona. Tak, jak gdyby jest mi aż po prostu przykro, bo znowu będę się uczyć pisać na klawiaturze z krótkimi paznokciami, serio. Co ja mogę? Czy to już jest krótkie? Wow. Jakby to powiedzieć? Hello darkness, my old friend. Widziałam tą minę. Ja może ją nagrałam, ale sama chyba nie miałam świadomości, że ją robię, ale tak, wydaje mi się, że są w miarę krótkie. Dzięki. Moja rozpacz. Jej zabawa. Moja rozpacz. Jej zabawa. Zastanawiam się, czy to już jest oficjalny kształt, czy nie. Nie. Na razie potrzymam się trochę w niepewności. Okej. Okay. I teraz uwaga, moment prawdy. Dobra, widzę, że nie jest to kwadrat i chyba nie będzie to też balerina, więc teraz zostaje nam albo migdał, albo szpic. Ale zrobienie szpicu z takich krótkich paznokci mogłoby się wiązać z cudem. Migdała trochę też. Czyli jest to tylko delikatnie lepsza pozycja. To dlatego ta długość jest dokładnie taka, żeby móc zrobić ten kształt w najkrótszej swojej możliwej wersji. Wow. Ej, serio, to są baby paznokcie. Serio? Jakby wow. O nie, on ledwo wystaje. Nie wiem, no może część z was, jak ma takie paznokcie zupełnie krótkie, to stwierdzi, że ej, nie, to jest normalnie średni paznokieć. Dla mnie, kiedy ja noszę 3 cm paznokcie, to jest baby. To jest krótki, to jest łezka na oku. Okej, okay, no teraz przynajmniej sekret odkryty, czyli krótki migdał. Mamy jeszcze 3 kolejne kroki. A więc sprawa wygląda następująco. Wygląda ona tak. Tak jak wam mówiłam, dla mnie to są baby paznokcie. Mają kształt migdałka, jedna i druga ręka. No i muszę przyznać, że zastanawiam się jeszcze, jak pójdzie reszta kroków, bo jak gdyby da się to uratować. Proszę bardzo, jedna ręka. Oczywiście tutaj ten żel trzeba będzie uzupełnić, ale na razie tak się prezentuje sam kształt.
cokolwiek to odra... Właśnie teraz, o Jezu, ale jak mnie zapiekło takie, taką igłą, bo zwykle to narasta, a teraz było tak no i nagle po prostu poczułam taką igłę, wow, okej. Okay. Ale Agata już mnie nauczyła, że jak tylko zacznie piec, to wtedy się wyjmuje, no shame in that, bo potem będzie jeszcze gorzej bolało, więc jakby tylko poczujecie, wyjmujecie rękę i wkładacie z powrotem. Jesteśmy teraz po fazie piłowania, więc jak gdyby paznokcie już mają ostateczny kształt. I poszłam umyć ręce, myłam te ręce i miałam takie... Nie baby paznokcie. Naprawdę, że jak gdyby moje palce po prostu są teraz krótsze i czuję, że czegoś mi brakuje. Ale nie będę płakać, bo godziłam się na to. Sama wybierałam te karteczki. I czas na krok numer 3. Wybieramy kolor bazy. I tutaj w tych karteczkach mamy do wyboru, słuchaj, ja ci już mówię, wam też mówię. Mamy tak. Neon, pastel, ciemny albo możesz sobie wybrać. Więc uwaga, wrzuciłam sobie karteczki z numerem 3. Może tym razem lewą ręką, może tym razem będzie super, super fajnego. Uwaga, uwaga. Niech to będzie ta. I nie patrzę. Już tak? Już? Dobra. To będzie baza paznokci, a potem będziemy wybierać wzorki. Czy ty jesteś zadowolona z tego, co wyszło? Mm-hmm. Tak? Okej, okay, no dobra, ej, to fajnie, te dwa były takie mechmy, a ten trzeci, dobra, no mam nadzieję, że będzie super, więc będę po prostu patrzeć w trakcie, co się dzieje, ale oczywiście, jeżeli chodzi o kolor, to decydujesz ty. Tak. Mamy pastele, słuchajcie, znaczy wy już wiecie, ale teraz ja wiem, ej, super. Powiem wam, że się jaram, naprawdę. I widzę, że Agata też się jara, teraz wiem dlaczego. Jakby wyszły ciemne, to nie byłabym szczęśliwa. Z neonów już byłoby lepiej, bo kolory, ale pastele po prostu idealnie na takie wczesne lato, późną wiosnę, po prostu hit. Tutaj mamy ostateczny wybór. Błękitny, jasnoróżowy, zielony, lila i żółty, mniej więcej w takim ustawieniu. Już teraz wiem, dlaczego Agata była taka szczęśliwa na samym początku. Dokładnie. Bo te kolory są piękne. Może są króciutkie, ale przynajmniej będą śliczne. Faza numer 3 zakończona sukcesem. Spójrzcie tylko na to. Mamy przepiękny błękitny, różowy, zielony, lila i żółty. I to wygląda tak wiosenno-letnio, że ja już jestem zakochana, nawet jakby nie było kolejnego kroku. Będziemy wybierać wzorki i tutaj są różne wersje. Ja to robiłam już jakiś czas temu, ale pamiętam, że była opcja 3D. Jakiś kawior, jakieś tam kryształki. Opcja błysku, czyli to będą jakieś wszystkie brokaty, folie i tak dalej. Opcja taka jakby niebłyszcząca, czyli to będą wszystkie takie malowane rzeczy. Jest jeszcze jedna typu właśnie wybierz. Więc do naszej cudownej miseczki wrzucimy numery 4. Czy ty masz swojego faworyta? Mi się takie podobają. No bo właśnie tak mówiłam, że nawet jakby były takie, byłyby super. Więc jakby było wybierz, to chyba bym wybrała, żeby były takie. To jest też twoje prawo, właśnie. Nie pomyślałam o tym, bo ja bym miała tak wybierz i miała takie błysk 3D czy tam matowe i bym nie pomyślała, że można wybrać, że bez niczego. Wow. Uwaga. Czwóreczki. Mieszam i nie patrzę, bo coś widzę, że trochę prześwituje, więc będę wybierać tak. Wybram. Przekazuję do rąk własnych i uwaga, nie patrzę. Czy jest pani zadowolona z efektu? No, nawet tak. O, nie było to, na co obstawiałam i na co stawiałam, okay. Ale już mam coś w głowie. Teraz będę śledziła każdy twój ruch. Wyglądasz trochę jak w przychodni albo coś takiego, bo tu wszystko jest takie białe, ty masz ten biały żakiet. No. Okej. Okay. O! Dosyć łatwo zgadnąć, wyszedł błysk. I teraz pytanie, czy na przykład zrobimy sobie syrenkę, która standardowo wygląda przepięknie na takich kolorach, więc to jest w ogóle rewelka. Ja myślałam o pyłku, który nazywa się Glass Me Rainbow. Tak. I on jest opalizujący. Wiem, że nie mam wpływu na to, co się tu dzieje, ale tak tylko mówię, że podoba mi się ten pomysł. Święty Mikołaju. Gdzie jest nasz pyłek? Okej. Okay. Ja tu widzę taki zielonkawo, złotawo. O, i sąsiada.
U mnie sąsiad robi remonty za każdym razem, jak nagrywam film, i wtedy go pozdrawiam i śpiewam mu piosenki. O! Sąsiad, jakbym mogła, to mu tak, tak mu zaśpiewa. Ej, fajnie, fajnie, podoba mi się twój wybór. No ogólnie, jak na razie, serio, podobają mi się te paznokcie bardzo. O, to na palucha! Jezu, jakie to ładne! Wow. Ej, ale czad. Jezu! Aga, na koniec. Dobra, mogą być krótkie. Nie. To nie będę ja nigdy, ever. Chociaż nie wiem, jak będę stara, to już tak. Ale na razie nie. Ale ślicznie wygląda ten pyłek. I fajnie, bo on tak właśnie w świetle nie zmienia koloru, a w cieniu jest jak gdyby trochę tak, że dodaje trochę innego cienia. Fajne. Dobra, potem wam pokażę efekt końcowy, żeby nie było. A ja sobie nawet dawałam na cienie Glass Me Rainbow. Na oko? Można? A, jakbyś nie mogła znaleźć następnym razem, to ja nic o tym nie wiem. Jakby, nic o tym nie wiem. Nie, nie wiem, dlaczego tam nie było. Nie, wtedy jeszcze nie wiedziałam, że można to na oko nałożyć. A teraz jakby nie dzwoni. Nie dzwoni, nie wiesz. I co, i potem się go utrwala topem? Tak. Top też będziemy wybierać. I od razu mieniące się skórki, zdrowe i lśniące. Ej, jak ci ładnie w ten, pod światło te wszystkie drobinki. Brawo, bije się. Brawo, brawo, Agata. No to teraz został nam ostatni krok i to będzie top. I mamy tutaj trzy opcje do wyboru. Błysk, mat lub wybierz. I teraz tak rozmawiałyśmy, że w zasadzie do tego najlepiej byłby błyszczący top, bo nie wiadomo, jak będzie wyglądało z matowym. I pytałam, czy Agata kiedyś robiła taki i mówiła, że nie. Tu mamy miseczkę z trzema ostatnimi karteczkami. I przez to, że nie mogę już tymi paznokciami dotykać nic, to wybiorę sobie może tą. I jakbyś mogła ją odczytać, proszę. O nie! Maszyna nosująca. Dobra, i ja się odwracam. Się boję teraz. A ja się odwracam. O nie, to może znaczyć obie rzeczy, naprawdę. Ten śmiech był dwojaki, ale po prostu się temu poddam. Wy wiecie, ja nie, ale myślę, że cokolwiek będzie, to będzie dobrze. Aha! Zagadka rozwiązana. Czyli zobaczymy, jak będzie wyglądał pyłek, który jest błyszczący, glas, w wersji matowej. To ja wam pokażę, jak na razie wyglądają te paznokcie, w razie jakby się okazało, że to naprawdę będzie jakoś słabo wyglądało. Na razie są przepiękne. Zobaczmy, jak będą wyglądały bardziej w cieniu. No, są super. Wow, patrzcie na to. No, ale rozumiem, że nie zobaczymy tego matu do momentu, w którym to wyjdzie z lampy, prawda? Tak. Okej. Okay. Czyli na razie będzie wyglądało jak normalny błyszczący top. Dwa paznokcie gotowe i teraz do lamp. Chyba nic nie zrobiłam. Dobra, chwila prawdy. Zdarza się naprawdę. No, uwaga. O, ciekawe to jest. Trochę jak taki satynowy papier do zaproszeń ślubnych. Tak, nie wiem, czemu się z tym skojarzyłam, taki komunijny, trochę taki ślubny, okazjonalny papier do zaproszeń. Nie wiem, czy opakowania od cukierków są lepsze, czy papier do zaproszeń ślubnych. Wiesz co, to trudno mi stwierdzić jeszcze. Dziwnie to wygląda. Znaczy, ciekawie. Ej, tak trochę jak taki gat jakiś. No, troszeczkę. Taki cukierkowy. Nie, taki cukierkowy gat. Mętny taki. Taki mętny gat. Świetnie to brzmi. Super nam wyszło. Jak mętny gat. Mętny gat, proszę. Co dla pani. Już wymyślamy to kolory, nowe trendy, słuchajcie. Mętny gat polecamy od teraz. Jakby tylko u Agaty zapraszamy. Mętny gat do odtworzenia. Więc mętny gat wygląda w ten sposób i rzeczywiście jak gdyby no już nie wygląda tak jak cukierki, ale wiemy, że mętny gat lepszy niż cukierki zdecydowanie. Więc to jeszcze jest na drugą rękę, żeby zmętnić. Ci to by poproszę raz zmętnienie. Gadowe zmętnienie poproszę. Właśnie skończyłyśmy. Ten zegar pokazuje prawdziwą godzinę. Wieczorną, a nie poranną, jest prawie 11. Chciałam tylko z tej strony podziękować Agacie. Bo jak gdyby kto normalny o tej godzinie pozwala drugiej osobie siedzieć z nią w pracy? Nie wiem. Ale nam się udało.
jest efekt końcowy. Jak spojrzysz na te paznokcie, to która z tych rzeczy ci się najmniej podoba, którą byś wymieniła, a która jest dla ciebie taka, że super? Wiesz co, ja bym wymieniła na pewno długość, chociażby dlatego, że los nam sprawił psikusa, no i migdał i krótkie to się po prostu nie klei. No i jednak do tego efektu, który nam tutaj został wylosowany, uważam, że fajniej by były chyba błyszczące, ale mimo wszystko i tak ten efekt jest fajny, więc zarąbiste jest to, że są pastelowe. I bardzo fajnie wyszedł ten pyłek. Ja powiem ci, że mam dokładnie tak samo, w sensie jakby te szpony były szponami długimi, to byłoby super i jakby miały błysk, to wszystko byłoby genialnie. No ta krótkość mi na przykład w ogóle przeszkadza, na zasadzie jest takie za krótkie, ale z drugiej strony są też pastelowe, mają piękne kolory, pyłek jest też super. Na pewno mogło być gorzej, ale... Nie zrobiłam takich sama. Los za ciebie zdecydował. Los zdecydował, ale wy napiszcie koniecznie w komentarzach, co wy myślicie o tych paznokciach. No i oczywiście widzimy się na tym kanale w każdy piątek, a na kanale Wyłoch w każdą środę. Dzięki Agata jeszcze raz. I widzimy się niedługo. Pa, pa! Pa!